Weterani Dangerous Elite mogą mnie bać. Jestem taki danger, nie? Żadna elitka mnie nie powstrzyma. Piu, 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 piu. Houston, mamy problem! Ale ona nie żyje, przećpała! A to przepraszam. Mówcie mi Adam, bo zjadam Eve online na śniadanie. Ja się poświęcę na maksa. Lecę w turbinę! Dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot, asem pilotażu. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w moim kosmicznym garażu. Patryk Rojewski, Roy Playing Games, moi drodzy. Wreszcie, miłośnicy X-Winga versus T-Fightera z roku 1997 dostali coś pod siebie. Moi drodzy, przed wami Gwiezdne Wojny Squadrons. Doskonale wiecie, że Gwiezdne Wojny nie są jakimś moim ukochanym uniwersum, jeśli chodzi o science fiction. Tutaj jest Święta Trójca, Warhammer 40 tysięcy, StarCraft, no i przede wszystkim Mass Effect. Moi drodzy, nie zmienia to jednak faktu, że tego typu gry troszeczkę brakowało i wypełnia ona pewną niezagospodarowaną od wielu lat niszę. Moi drodzy, dzisiaj pobawimy się tematem w ramach wesołego szkolenia w odniesieniu do gry wieloosobowej. Oczywiście przywitanie było troszeczkę prześmiewcze w tym wszystkim. Wiecie, że ja do najmocniejszych pilotów na świecie nie należę, ale nie mogłem przejść koło tej gry obojętnie. Zanim przejdziemy do meritum, moi drodzy, napiszcie w komentarzach, wymieńcie swój ulubiony pojazd. Nie musimy ograniczać się do floty. Swój ulubiony pojazd, jeśli chodzi o uniwersum Gwiezdnych Wojen. Moi drodzy, przed nami hangar, w środowisku którego możemy badać nasz statek, ulepszać, malować i tak dalej. To jak najbardziej przydaje się w kwestii zabaw wieloosobowych, które nie zostały pozbawione jakby scenariusza fabularnego. Tak jak to zwykle z Epikiem bywa, moi drodzy, macie link do możliwości zakupu gierki w opisie tego materiału. Proszę bardzo, mamy X-Winga, mamy Winga. Mamy skrzydełka, barbecue, extra crispy, KFC, tak jak lubimy. No i mamy kanonierkę U-Wing. You pay. Materiał sponsorowany, moi drodzy, jeśli zdecydujecie się na zakup, nie zapomnijcie o haśle Royson w Epiku. Zawsze mnie to tam symbolicznie wspiera, także z góry dziękuję, moi drodzy. Wybieram temat do startu. Tak. Zagrajmy klasyką. Ja pamiętam, że z klocków Lego miałem takie temaciki. I bardzo fajnie się bawiłem. Także moi drodzy. Lecimy. Jeśli chodzi o model sterowania, to chyba nie ma lepszego niż gra Everspace. Powstaje druga część w tym momencie. Z kolei jeśli chodzi o gry tego typu z takim akcentem strategicznym, to oczywiście trylogia Gwiezdne Wilki, Star Wolves. Mocniejsze hardkory pokroju Dangerous Elite czy Eve Online, no to już dla mnie za wysoka szkoła jazdy. Moi drodzy, w tym środowisku możemy sobie poćwiczyć sterowanie, latanie, obracanie i tak dalej. Zabawę przeponą do dysocjacji, jak i przepustnicą. Także możemy szybko, możemy powolutku. Specyficzną kwestią jest to, że nie ma widoku TPP jakby za naszego samolotu, także jest tutaj pewne ograniczenie widoczności, co jakby podkreśla mi się wydaje sam klimat Gwiezdnych Wojen. No i z automatu jest jakby duchowym spadkobiercą właśnie tej przeze mnie wspomnianej odsłony z 97 roku, mimo że gier w tym klimacie było zawsze mnóstwo. Jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, ja wiem, że można było sobie polatać w Battlefrontach ostatnich, ale ja ostro sobie polatałem w Gwiezdnych Wojnach online w Swotorze. Bardzo lubiłem właśnie te arkadowe wyzwania. Moi drodzy, pobawimy się różnymi... Dobra, niech będzie wroga Eskadra 3, moi drodzy. Okej, lecimy. Mamy tutaj temat na radarze. No i co? I pora na... Piu, 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 piu. Nie inaczej. Chyba widzę. Chyba nadlatują. Rakiety w gotowości. Spokojnie. Spokojnie. Gdzie jesteście? A, jesteście. Dobra. Teraz odpalimy rakiety. Poszło. Padnie. Do tyłu trochę. Aj, nie. Tak, pięknie. Woo!
Odpalamy kolejną rakietę. Czy dosięgnie celu? Tak, pięknie! Moi drodzy. Moi drodzy, o nie, 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 nie. Houston, Houston, mamy problem, ale ona nie żyje, przećpała. A to przepraszam. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Doskonale, doskonale, doskonale. Przepustnica do... Tak, odpalamy rakietę. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Bardzo dobrze, realistycznie. Jak wiemy, w przestrzeni kosmicznej zajebiście słychać dźwięki. Nawet mocniej niż pod wodą. Odpalamy, odpalamy. Także nie chciałem wam odpalać fabuły, której początek jest trochę przynudnawy na prawach oczywiście klasycznego tutoriala. Wolałem przejść od razu do mięska. Dobra, pościgajmy się z nim trochę. Poróbmy kilka zajebistych manewrów. Porób mi beczki gąciarza. Tak! Tak, a do tyłu. Patrz, jak potrafię manewrować. Zaraz go nacelujemy. Tak, 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 tak. Ajajaja. Osobiście mega, mega czekam na trzecią odsłonę. Mamy to. Hit! Starpoint Gaming. Grałem we wszystkie części. Czekam na trójeczkę. Premiera już za niedługo. A inna sprawa to oczywiście Rebel Galactic. Pierwsza część genialna, druga część taka sobie. Moi drodzy, dobra, tor przeszkód, to będzie hardcore. Royo Pilot, jeszcze tor przeszkód. I postaram się was mile zaskoczyć. Okej. Okej, musimy tam wlecieć od dołu. No dobra. Damy radę. Damy radę. Tabem możemy głowice poszukujące odpalić, które przechwytują wrogie rakiety. Rakiety wstrząsowe, standardowe działko laserowe. Wiadomo, droid naprawczy oczywiście w zależności... Wow! No, no, no! I'm sorry! Myślałem, że jak tab, to pauzuje. A ja poleciałem w pizdu. Dobra, spokojnie, spokojnie. To musiało się zdarzyć. Jaką mamy trajektorię? Taką, dobra. Agresywny manewr. Damy radę. Obróćmy sobie. A może tak. I lecimy, moi drodzy. O tak. O tak. Dobra. Damy radę. Będzie ok. Tak. Tak, tak, tak. Nasze lewo to dół, prawo to... Dam, jest zajebiście. Nadrobimy to. Nadrobimy to. Spokojnie. Nie takie rzeczy się ogarniało. Tak. 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 Do tyłu i beczka. Do przodu. I pyk, i mamy to. Patrzcie, jak wyprostowałem. Widzieliście, co ja zrobiłem? Cool. Weterani. Weterani... Dangerous Elite mogą, no nie do wiary, jak jestem zajebisty, jeszcze raz. Po prostu weterani Dangerous Elite mogą się już w tym momencie, mogą mnie bać. Jestem taki danger, nie? Jestem taki danger, że żadna elitka mnie nie powstrzyma. Mówcie mi Adam. Bo zjadam Eve online na śniadanie. Jest dobrze. Jeszcze raz. Nie, bo ja tu chcę coś fajnego zrobić, nie? Tak, Rajsa, ty zawsze jak zajebiście nie ogarniasz to. Coś fajnego chcę zrobić, pierdolniecie. Dam radę. I mój klasyczny manewr flagowy. Sygnaturka. Dobra. Lecimy. Zajebiście. Patrzcie. Trochę szybko, trochę agresywnie, ale odważnie, brawurowo. Proszę. Proszę, jak wleciałem, proszę. Pyk, 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 pyk. Nic, wszystko pod kontrolą. Proszę się nie obrażać, patrzcie. Patrzcie, gdzie jest następny ring? Zgubiłem go.
Jest dobrze, to nie zna czas. Nieważna jest szybkość. Tylko manewry, kurwa. Manewry! Patrzcie, co ja teraz zrobię. Pięknie! Czysiusieńko. Kundelbury. Pięknie, Rojo. I pyk. I pyk. Ja wiem, zielejeniecie tam zazdrości, kurde, w komentarzach. Ja to widzę, nie? I daję wam serduszka, nie? Dziękuję. Starałem się, jest zajebiście. Tak, no i patrzcie, bez skójki. Lord Wiadro już drży, nie? No będą kosmiczne jaja. Nie ma opcji. Szkolił mnie sam Jogurt. Syn Jody. Patrzcie, teraz trochę niżej. Pięknie, dziękuję. Dobra, ale zaraz pokażę wam coś naprawdę wypasionego na koniec, nie? To jeszcze są pierdołki. Nawet już mi się nie chce tego robić, jestem za dobry w to. Dobra, troszeczkę szybciej. Pięknie. Complete eskadron. Dobra, moi drodzy, teraz tak, zmieniamy statek. Dajmy sobie turbobombowiec. Wybieramy go. I dajemy, moi drodzy, rozmieść wrogi flagowiec. No tak, chcę to, no. No B, wyleć, lecimy. Tak. Moi drodzy, przed nami wrogi flagowiec. Czy wy to widzicie? Tak. Tak. Lecimy. Damy radę. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Patrzcie, co tu się będzie działo. Przywitam ich. On już drży. Nic się nie dzieje. Wszystko pod kontrolą. No i spokojnie. RK. Pięknie. Woo! No i lecimy, moi drodzy. Klasyczne, czerwone kontra zielone. Woo, woo! Ale łoimy. Boże, co się dzieje? Tak, RK, Q. Pięknie. Trochę wolniej. Manewr. Patrzcie. I tak! Co się stało? Pełna naprzód. Pięknie. Wow! Wymiziłem trochę brzuszkiem, ale piękny taktyczny. Taktyczny. RK. Pięknie. Tak, Q. Tak, i strzał. Pyk. Poszło. Manewr trochę do tyłu. Obrót. Tak, wybuch. Odpalamy. Pięknie. Kolejny główny działa. Tak. Wszystko pod kontrolką. Tak, pięknie. Tak, okej, przegrzanie laserów. Odpalaj. Pięknie, uuu! Co tu się dzieje? Jakie dzikie ruchy. Patrzcie, dzikie ruchy. RK. Nic nam nie grozi pod kontrolą. Nie. Blisko to jednak niedaleko. I tak. Tak, dokładnie. Pięknie, lecimy. Rakieta uniknięta, oczywiście, no nalajcie. To ja tu wyprawiam. Tak. Pyk! Dobra. Ku, naprawa. Pełna naprzód. I beczka do tyłu. O, tak. Obrót. Rany, przydał. Zdaby mi się w ogóle cała kierownica. Cały ster, volant w ogóle. Tak, pięknie. Pięknie. Co tu się wyprawia? Wszystko. Q. Dobra, Q, RK. Odpalaj. Pięknie. Dobra, RK. Spokojnie. Naprawiamy się. Tu też. Jest dobrze. Pięknie. Ajajajajaj. Tu było niebezpiecznie. Dobra, oddalmy się troszeczkę.
do tyłu. Kup. Dobra, i teraz tak. Tak, i pełna. Cały czas walą w tym miejscu, nie podoba mi się to. Dobrze, jest, mamy to. Pięknie, do przodu. Tak. Q na prawa. R, odbicie. Mamy to, mamy to. Tak. Stabilizator, stabilizator poproszę. Jak wygląda sprawa z rakietami, nie podoba mi się to. Dobra, zawieźmy się. Dobra, do przodu, w kół. Naprawiaj nas, przyjacielu. A, myślałem, że go staranuję. No niestety. Jeden mały, ale jakże odwalny, piździelec. Na potężnego dreadnota imperatora. Ale szarpiemy go, szarpiemy. Nasza śmierć nie pójdzie na marne. Jesteśmy heroiczni. Damy radę. Nasi przyjaciele w hangarach będą... Będą mieli ułatwione zadanie. Patrzcie. Patrzcie, jak go pobrudziłem, nie? Patrzcie, co ja z nim robię. I to sam, w pojedynkę. Przedostatni poziom trudności. Robimy to, robimy to. Mam przelatane. 28 godzin w symulatorze. Patrzcie, co ja robię. Tak, gwiezdny niszczyciel. Kurde, gdzie jest moja mapa? Mapa mi siadła. Halo, Mayday! Whitney! Znaczy w Houston, problem! Dalej sztywna! Kurde, zimno, słabo! Zgubiłem z oczu. Zgubiłem z oczu. On jest duży, a go nie widzę. Gdzie on jest? Damy radę. Damy radę. Nie działają przyspieszacze. Nic. Absolutnie. Kół. Naprawiaj, kół. Tak bardzo naprawiaj. Tu jest. Prosto wyrzutnie. Uniknięta, oczywiście. Bo zrobiłem czołówkę z rakietą. Ja to jestem hard. O tak, patrzcie. Patrzcie, co z nim robimy. Ja się poświęcę. Ja się poświęcę na maksa. Wlecę w turbinę. Jakim cudem przeżyłem. Ja chciałem poświęcić się. Rozwalić mu silnik, żeby doszło do fotonowo-neonowej reakcji chemicznej, łańcuchowej, wybuchowej, wszystko. Nie wyszło, ale jedziemy, nie poddajemy się. Kół, 19, 0, 19. 0 pancerza, 19 tarcz. Tarcza mi padła, tarcza mi to, podnieś! O, uniknięta, ja to jestem kocur, kocie ruchy, i wej. Patrzcie, patrzcie, nie. Patrzcie, jak wybucha. Kuku, RRR, kukę, kurę, kurę, i jedziemy. Pełna naprzód. Tak, dobrze, leży. Leży kolejna. Tu są. Dobra, obróćmy się dobrze. Nie potrafię, już nie mogę się obracać. Mogę, trochę mogę. Tak, tak, dobrze, 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 dobrze. Podlećmy troszeczkę. Co to za dźwięk? Czy my mamy łuki na pokładzie? Tak! Pięknie, pięknie! Co tu się dzieje? Odlatujemy, odlatujemy! Tak, do tyłu, manewr! Stabilizator! Tak, pyk! Tu jeszcze był, jest jeszcze jeden kawalarz, jedziemy go! Tak, nie ma rady! Musimy to zrobić! Ale wytrzymałe te działka. Podlećmy bliżej. Tak, pięknie. Leży, lecimy na kolejną. Tu jest. Pięknie, leży. Kolejna, kolejna. Z przodu już chyba nie ma, nie? Nie, nie, jest, jest tutaj, tak. O kurde, nie spodziewała się, że tak heroicznie szybko podlecę. Dam radę, dam radę. 7 punktów zdrowia, spokojnie. Wszyscy tutaj wiemy, że ja najlepiej sobie radzę na jednym helcie. Widzę. Stabilizacja poproszę. Do tyłu.
Tak, leży, leży, kolejna. Podlećmy. I kolejna. Zarąbiście, dzięki mordo, lecimy. Pykuni, mamy to. 6 punktów do tyłu. I beczka. Beczka, stabilizacja. Gdzie jeszcze są baterie przeciwnika? O kurde, tu. Ale jak dziwnie, nie? O kurde. Ja się zbliżę, ja się zbliżę. Skąd? Skąd? Spokojnie, spokojnie. Gwiezdny niszczyciel. Tak! 44, obijamy go. 5 helta. Nie, nie, wszystko jest podobne. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Co jeszcze strzela? Trzy punkty. Co w nas strzela? Pół. Dobra, tu coś jest, musimy podlecieć. Niestety, niestety. Ale i tak. I tak, moi drodzy, daliśmy z siebie wszystko. To jak mała, mała osa atakująca wielkie mrowisko. Nie przetrwała, ale przetrzebiła szeregi wrogów, torując idealną opcję pod kątem kontrataku, szturmu dla innych. Moi drodzy, wzniosą nam pomnik w Akademii Imperatora. To było coś, moi drodzy, to był zaszczyt móc zaprezentować swój heroizm i nieposzlakowane umiejętności pilotażu. Patryk Rojorowski, Roy Playing Games, Star Wars Squadrons. Zagrajcie w to, sprawdźcie to. Jednak pogódźcie się z tym, że nie będzie wam łatwo, nie mówię pobić, ale dorównać mojemu skillowi. Serdeczna tarcza. Chaos.